konwulsjoniści. 481. Duchy czy przyjmują jaki udział w napadach chorobliwych konwulsjonistów? Przyjmują i to bardzo znaczny. Zarówno jak i magnetyzm, źródło tego zjawiska, szarlatanizm powiększając i wyzyskując skutki tego zjawiska spowodował, że obrócono je w śmieszność. Jakiego rodzaju w ogóle duchy wywołują to zjawisko? Mało rozwinięte. Czyżbyście przypuszczać mogli, że duchy wyższe czymś podobnym trudnić się zechcą? W jaki sposób może rozwinąć się stan tak przeciwny naturze u konwulsjonistów oraz wykrzywiających się i jak się może udzielać aż całym masom ludności? Wskutek sympatyczności. Usposobienia moralne bardzo łatwo mogą się udzielać w niektórych razach. Obeznani jesteście na tyle z magnetyzmem, że możecie zrozumieć oraz pojąć udział, jaki w tym wszystkim przyjmować mogą pewne duchy, gdy je sympatia do tego pociąga. Pomiędzy dziwnymi zdolnościami, jakie się dają spostrzegać u konwulsjonistów, znajdują się wspólne tak jasnowidzącym, jak i zamagnetyzowanym, a do takich należą nieczułość fizyczna, przytomność myśli, sympatyczne przerwanie bólu itd. Trudno zaprzeczyć, że ci wykrzywiający się zostają w stanie jasnowidzenia na jawie, wywołanego wskutek wpływu, jaki na siebie wzajemnie wywierają. Są oni naraz magnetyzowani i magnetyzerami pomimo ich wiedzy. Skąd pochodzi nieczułość fizyczna u niektórych konwulsjonistów lub u innych osób tego rodzaju, gdy bywają poddawane najstroższym katuszom? U niektórych bywa to skutek wyłącznie magnetyczny, działający na system nerwowy zupełnie tak samo, jak i inne środki. U innych rozbudzenie i roznamiętnienie myśli zaciera całkowicie czucie, albowiem życie zdaje się całkiem ustępować z ciała w kierunku ducha. Wszak wiecie, że duch, gdy jest czym mocno zajęty, ciało wtedy ani czuje, ani widzi, ani słyszy. W torturach zadawanych fanatykom lub entuzjastom, podziwiamy spokój i zimną krew, z jakimi umieją takowe przenosić. W tych wypadkach trzeba przypisać przytłumienie bólu pewnym środkom, czyli właściwościom ducha, przytępiającym czułość nerwów. Wiadomo powszechnie, że w czasie bitew nie postrzegamy częstokroć ciężkiej rany, gdy w czasach zwyczajnych dosyć draśnięcia, by dreszcze wywołać. Gdy zjawiska te zależą od przyczyn fizycznych i od działania pewnych duchów, jakimże to sposobem przeszkadzały rządy, że je powstrzymywały w pewnych razach. Przyczyna jest bardzo prostą. Działanie duchów bywa tutaj tylko drugorzędnym, korzystają one z pewnego usposobienia fizycznego. Władze rządowe nie mogły usunąć usposobienia, lecz usunęły przyczyny utrwalające i roznamiętniające. Co odbywało się jawnie, musiało ukryć się. I dlatego stało się dla ludności dobrodziejstwem, usuwającym nadużycia i zgorszenie. Zresztą wiemy, że pośrednictwo wszelkie okazuje się bezskutecznym, skoro w tym okaże się bezpośrednie, samodzielne działanie duchów.